ta seria chyba udowadnia, że jedna bramka w hokeju ma bardzo duże znaczenie, bo w tym dzisiejszym meczu i w tym wczorajszym jedna bramka dla Was tak naprawdę odmieniła oblicze całego spotkania i dała Wam też chyba dużo nadziei, dużo takiej pewności siebie na dalszą część gry. Tak, zgadzam się. Myślę, że to nie tylko teraz w playoffach, myślę, że właśnie cały sezon mieliśmy dużo meczów, które się udali, które wygraliśmy i właśnie zaczęli tym, że my jsme dali tu pierwszą brankę. Tak mi się wydaje, że nam bardziej pasuje ten schemat, ale z drugiej strony o to więcej si cením wczorajszego meczu, kde przegrywaliśmy 2-0 i myślę, że tak naprawdę z tej gry, kterou jsme předváděli první dvě tercie, nemyslel, že nikdo tutaj na hali věřil v to, že by se mohlo stát to, co se stalo. Takže za to jsem bardzo vděčným chlopakům, že dali rady psychicky, mentálně znalezli tu sílu odvrotit los spotkania. No. Co myslíš, že decidovalo v tom spotkaniu? Dzisiaj, tak. Pierwsza bramka, no tak w podstawie o tym mówimy. Pierwsza bramka i może powiem jeszcze jedną rzecz, a to ubranienie, osłabienie 5-3 w pierwszej tercji. Nie na darmo się mówi, że kto nie da w meczu 5-3, to nie może wygrać. I dzisiaj na Wiednie był jedyny strzał. Chłopacy grali bardzo dobrze. Dużo strzałów było zablokowanych, no bo w całej tej przesilowce właśnie byli wszystkie zablokowane. Ja nie miałem jedynego strzału. Myślę, że i dzięki temu cała hala poczuła emocje, my poczuliśmy emocje z kibiców i tym się ten mecz też trochę jakby nastartował. W porównaniu do tych spotkań w Oświęcimiu, nie będę chyba powiedzieć, że graliście dużo lepiej albo dużo gorzej od tamtych meczów, ale na pewno graliście dużo spokojniej i ten spokój było po Was widać w tych dwóch meczach tutaj w Tychach. Trudno mi to ocenić, no. Jako tak jak mówiłem na początku, jako myślę, że nasza gra się poprawiła na pewno wczoraj w tej trzeciej tercji, ogólnie nasze i samopoczucie i ta pewność siebie i dzisiaj powiedzmy, że znowu pierwsza tercja była taka słabsza z naszego wykonania, druga taka, no musieliśmy po prostu ubronić się tej Unii i znowu poczekać na ten moment, kiedy my możemy zagrozić, a to się dneska udało, ale powiedzmy, że no, było k tomu i dużo szczęścia, bo w pierwszej tercji na przykład był słupek, było tam dużo okazji, gdy mogliśmy bramkę dostać, także cieszymy się. Po czterech meczach jest remis w serii, ale myślę, że tak my, dziennikarze, jak i pewnie kibice, zawsze starają się doszukiwać tego, kto w danej chwili ma jakąś, nie wiem, mentalną przewagę, kto jest w lepszej pozycji. Myślisz, że po tych czterech meczach kto może mieć taką przewagę? Czy to wy, że udało wam się wyrównać, czy rywal, bo teraz... No, ja chcę ufać tomu, że my, jako, no, to jest i moja praca, i moja praca jest wierzyć i robić wszystko dla tego teamu, coś po prostu robię. I ja myślę, że po dwóch meczach i po dwóch tercjach wczoraj Unia w głowach już miała trochę to, że wygraj to spotkanie, będzie 3-0 i myślę, że już tam gdzieś w głowach było, że koniec rywalizacji. No a dzisiaj po dwóch dniach mamy stan wyrównany, także ja mam nadzieję, że psychika jest teraz na naszej stronie. Teraz już nie będzie tej sytuacji, że gracie dwa mecze na wyjeździe, dwa w domu, tylko już będą raczej pojedyncze spotkania w Oświęcimiu i tutaj w Tychach. Do tego dochodzi właśnie ten fakt, że jest remis 2-2, więc gracie to naprawdę tylko do dwóch zwycięstw już. Zwykło się mawiać w Polsce, że przy remisie mecz czy seria rozpoczyna się na nowo, ale tutaj chyba nie można mówić, że rozpoczyna się na nowo, bo to jest zupełnie już inna seria. Seria, w której naprawdę każdy błąd, każdy detal będzie miał pewnie duże znaczenie. No, jak mówisz, sobie odpowiedziałeś. Nie myślę, że jest to na pewno nowa seria. W tych głowach mamy jakieś swoje doświadczenia z tych czterech meczów. No, a teraz zależy, jakie wnioski jeden czy drugi team z tego weźmie sobie i co zmieni, jak się przygotuje taktycznie. Je dużo rzeczy, które po prostu
můžou zamiešať ogólne tým mečem i będzie to znovu o tým, kto sa lepiej przygotuje do meču po prostu. Duże znaczenie w tej serii ma atut własnego lodowiska, bo dwa mecze w Oświęcimiu wygrała Unia, dwa mecze w Tychach wy. Siłą rzeczy, jeśli myślicie o awansie, musicie ten atut własnego lodowiska rywali przełamać. Myślisz, że uda wam się w następnym meczu wygrać? Czy inaczej, jesteś pewny, że ten mecz będzie inny niż te dwa poprzednie? No mam nadzieję, no tak znowu wracam do tego, że nasze psychiczne nastawienie by mogło być teraz lepsze niż na początku. Myślę, że teraz po prostu gdzieś tam tu wyhodu mamy na naszej stronie. Mam nadzieję, że to będzie widać. No. To jedyne, co k tomu mogę powiedzieć.